Przygotowania tradycyjnie, jak to przed każdym meczem. Dobiegają końca tydzień, jeden jeszcze trening, który nam został przed wyjazdem, czy jutrzejszy trening, bo dzisiejszy w godzinie meczu. Tydzień przygotowań, tydzień obfitujący w różne jeszcze dodatkowe zadania. Tak jak Państwo słyszeliście, czy widzieliście, pojawiali się zawodnicy testowani. I generalnie to też była taka dodatkowe zadanie, które chcieliśmy wypełnić w tym tygodniu, bo wiadomo, że czas ucieka. Natomiast głównie koncentrowaliśmy się na meczu i przygotowaniu do tego naszego wyjazdowego spotkania ze Śląskiem. Oglądaliśmy wszystkie mecze Śląska, te ostatnie, ważne i te, które grają w Śląsku u siebie. Na pewno to pomaga, na pewno pozwala spojrzeć na całą kadrę, bo wiadomo, że Śląsk ma dużą liczbę zawodników, którymi dysponuje i którymi gra. Dlatego te rotacje, zmiany, to w tych meczach praktycznie było widać wszystkich zawodników i mogliśmy sobie na swój tutaj sposób i na swoje potrzeby spojrzeć na całą kadrę. I na pewno możemy się spodziewać, że również w meczu u siebie Śląsk na pewno będzie rotował też zawodników, na pewno będzie zmieniał, czyli ten skład może być bardzo różny, ale takie oceny indywidualne również zawodników zrobiliśmy właśnie dzięki temu, że grał Śląsk tyle meczów i tyle różnych tych spotkań. I wszyscy się spodziewali, że Śląsk jednak, szczególnie w tym pierwszym meczu z Rapidem prowadząc, że sobie poukłada tą grę lepiej i osiągnie korzystniejszy wynik. Natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że jednak przeciwnik, z którym się Śląsk mierzył, to też bardzo solidny zespół i wykorzystał swoje atuty na wyjeździe. To jest duży plus. Wczoraj widzieliśmy, że było podobnie. Choć wydaje mi się, że troszeczkę wczoraj zabrakło odwagi Śląskowi do tego, żeby postawić wszystko na jedną kartę. Nie wiem, czy to była celowa taktyka, czy po prostu tak się mecz układał. Raczej nie, bo oglądając go, no, czekałem na ten moment, kiedy Śląsk rzuci wszystko, chociaż w fragmencie meczu i jednak będzie chciał osiągnąć dobry rezultat, tak jak Legia to zrobiła, przegrywając mecz na wyjeździe. Na pewno Śląsk ma swoje atuty. No, wczoraj nie było Mili, a wiemy, jaki to jest zawodnik i co znaczy dla Śląska. Także czasami te wyniki no, nie do końca odzwierciedlają wartość zespołu i na pewno ta wartość kadrowa całości zespołu jest duża i Śląsk może tutaj w każdej takiej sytuacji, czy kontuzji, czy nawet zmiany taktyki po przeciwnika sporo zmienić i to jest na pewno atut tego zespołu. Tak jak zawsze spróbujemy przygotować się do tego meczu też inaczej, też przygotować swoją taktykę i swoje niespodzianki, ale to dopiero nastąpi w meczu niedzielnym. Na pewno wszyscy zawodnicy są w treningu. Gdzieś tam stopniujemy obciążenia, bo wcześniej były urazy, więc nie mogą trenować jednakowo. Wierzę, że te dwa treningi, które są, gdyby zamknął temat i będę już wiedział, że wszyscy są na 100% gotowi na mecz ze Śląskiem. Cóż mogę dodać do tego, co powiedział trener. No, jesteśmy mocno skoncentrowani, zmotywowani przed meczem ze Śląskiem. Atmosfera przed tym meczem jest dobra. Wygraliśmy ostatnie spotkanie u siebie, więc nie ma powodu do smutku, ale też nie wpadamy w hura optymizm. Jedziemy do Wrocławia na pewno po to, żeby zdobyć punkty. Nie, powiem szczerze, że chyba nie było tego tematu w szatni. Zdążyliśmy chyba zapomnieć o tej przykrej dla nas stracie dwóch punktów. Po tym meczu akurat przyszło dobre, bo zaczęliśmy wygrywać i zdobywać punkty, także... Ale to chyba tyle. Myślę, że to jest historia i skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co będzie w niedzielę. Najdłużej był Sidorenkow, to był taki dłuższy sprawdzian tego zawodnika, ponieważ mogliśmy sobie na to pozwolić i on był też do dyspozycji praktycznie w momencie, kiedy tu się pojawił. Sprawdzaliśmy go dość długo, począwszy od treningów i badań wydolnościowych, szybkościowych.
Natomiast drugi zawodnik pojawił się w krótkim czasie. Wiadomo, że on na co dzień gra w swoim klubie w Homce w lidze w 11 czy w 18. I to był bardzo krótki czas i tylko dwa zajęcia, ale myślę, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mogę powiedzieć tak, że szukamy zawodników, którzy będą rywalizować o 11 i to mocno. Pewnie nie od razu to wyjdzie, ale jeżeli takiej perspektywy nie widzimy, to nie robimy zbędnych ruchów i czekamy na jeszcze jakieś możliwości, które na pewno się pojawią. Z tym, że akurat ci zawodnicy tutaj, którzy byli w sąsiedztwie, jest łatwiej ich sprawdzić, bo nawet jeżeli chodzi o tą stronę taką praktyczną, bo sam przyjazd to jest godzina czy dwie lotu i są na miejscu. Natomiast jeżeli są to kandydaci z innych stron, czasami jest trudniej i musimy uzbroić się w cierpliwość, ale na pewno się tacy pojawią. Finn gra od początku w swojej lidze i gra regularnie. Mogliśmy go obserwować w każdym meczu i na żywo poprzez transmisje, które są dostępne. Jednocześnie chcieliśmy bardzo, żeby się pokazał tutaj chociaż na krótko, tak, i mogliśmy to zobaczyć. Porównania są różne i potrzeby różne. My, tak jak powiedziałem, szukamy zawodników, którzy będą nam tutaj, wejdą mocno do rywalizacji i podniosą poziom, ten, który chcemy podnieść gry i jakość zespołu. I to jest kluczowa rzecz. Na pewno ci zawodnicy, którzy się też pojawią w najbliższym czasie, to nie są zawodnicy, którzy nie grają, czy to są zawodnicy, którzy mają kontuzję i nagle się pojawiają. Nie, to są zawodnicy, którzy są w rytmie treningowym i to jest na pewno plus, że możemy takich zawodników sprawdzić. To nie są zawodnicy z łapanki na pewno. Nie, to są takie rzeczy, jak mówiłem wcześniej, gdzieś przygotowane. Nie możemy ich zrealizować wcześniej, nie mogliśmy, ponieważ to wszystko zależy od przynależności klubowej i narodowej zawodników i to też musimy wziąć pod uwagę. I te działania są niektóre szybsze, niektóre są wydłużone w czasie, niektóre są na ostatnią chwilę. Na pewno dalej te pozycje, o których mówimy od początku okresu przygotowawczego, staramy się do końca okienka jeszcze zabezpieczyć lub uzupełnić i to jest zadanie na ten czas i staramy się to zrobić.